Halo, halo, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Twierdza, edycja ostateczna, ucieczka z wyspy wężowego węża. Misja piąta, przejęcie dowodzenia, niech się dzieje. Oh yeah. O, zniknęła mi kamera, ale zaraz wróci, o właśnie. Powiedziałem i nie kłamałem. Opuściwszy górski wąwóz, dostrzegliśmy poniżej zamek broniący się ostatnimi siłami przed oblężeniem wroga. Domyśliliśmy się, że to druga z przygwożdżonych grup lojalistów, więc prędko zeszliśmy w dół. Wykonaliśmy prowizoryczną białą flagę i weszliśmy do twierdzy przez południową bramę. Kapitan przedstawił wycieńczonemu sierżantowi rozkazy od ser Długoręki i natychmiast począł stawiać umocnienie. A to chyba sobie nawet już w poprzednim odcinku słyszeliśmy. Dobra, poziom trudności oczywiście bardzo trudny. Zamek jest w twoich rękach, panie. Lepiej prędko rozmieśćmy ludzi na pozycjach. Dobra, prędko rozmieśćmy ludzi na pozycjach, czas przed ostatnią bitwą, wyeliminuj wszystkich wrogów, jedziemy! Skład zapasów jest zapełniony. Ale kocham tę grę, dobra. Czy ja chcę, żeby skład zapasów był tutaj? Mogę go trochę na południe wyciągnąć, ale tutaj nie jest źle, trochę go rozbuduję. Mamy tutaj drogowskaz, tutaj nie ma. Tutaj jest to, no to fajnie by było poszerzyć ciapkę. Ale nie będzie źle ogólnie. Dobra, tutaj mamy kamień, tutaj jest tak. Dobra. No znowuż, nie wiem jak szybko będzie pierwszy atak, więc zacznę od próby rozwinięcia gospodarki. Nie mam nic w zbrojowni, więc nie będę mógł nikogo tam doszkolić, więc zobaczymy. Dobra, daj mi drewno, dużo drewna, proszę cię ładnie. Dobra, już pada drewno i no zaczniemy sobie od, oczywiście, raz, dwa, trzy, cztery, nie można tutaj tego zbudować, pięciu chat drwala tu, raz, dwa, trzy, tu, nie można raz, tutaj dwa, tego tu, raz, dwa, tu, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, tu, klasa, postawimy sobie raz, czego? I dwa, tu, jeszcze 130 drewna sztuk, dobra. Tutaj jest szybki start, oczywiście. Raz, dwa, trzy. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Cztery. Dobra, niech będą tak. Pięć. Pięć nie. Pięć. Pięć nie. Pięć. Sześć. Tutaj dwie farmy pszenicy. Jest też młyn. Dobra, potem dorobimy piekarnię. Ok. Myślę, że jeszcze domów. Raz, dwa. 1200 golda, więc myślę, że od razu warsztaty łucznicze, tutaj jest zbrojownia, tutaj jest to, oj, tutaj tak przy bramie postawiłem, bez sensu, no, głupio stracona kasa, jeszcze trzeba było to zostawić, no, powiedzmy, że trudno, raz, dwa, tak, raz, dwa, tak, czy tu mogę robić kusze? Do tego obiektu nie mogę tu robić kusze, więc dokupiłbym jeszcze drewna. I od razu bym wstawił raz, dwa, trzy zagrody bydła. I tutaj moim zdaniem dwa już robią kusze. I dwa warsztaty garbarskie też od razu dobudujmy. Niech tutaj się dzieje. I na to poszedł gold, ale mogę kupować broni. O, właśnie nie mogę kupować broni. To jest istotne. Dobra, to daj jeszcze drewna. I daj jeszcze tutaj łuki. Dobra, tutaj kolejni kmiecie wchodzą, już będą dołączać do gospodarki, maksymalnie 60 ich będę mógł mieć. Mamy trochę kamienia, no więc no na pewno tutaj te palisady ulepszymy. Ciekaw jestem, czy z tej strony będzie szedł pierwszy atak, czy z tej. Trochę to może zdeterminować, gdzie wzmocnię ulepszenia, to może na razie nie będę nic tutaj kupował. Zapasy w naszym tutaj tak z spichlerzu powiększają się niby, okej. Okay. Wojska węża atakują. No właśnie, szybki atak. Tego się bałem. Tego się bałem. No ale tu nie ma jak zdążyć. Tak jakby wiecie. No nie ma jak zdążyć. Po prostu. Nazwijmy po imieniu. No Jezu, palisada. Wiem, Ireczku. Przyszedł Ircioj. I płacze. No tutaj bądźcie. No tutaj łucznicy. Tych łuczników też damy tu. Tak jest. Wykontrol 2, wykontrol 3. Pikinierzy. Wy możecie tutaj bronić, jakby chciał iść. Wy tak samo zresztą. Rycerzy wezmę tu. Gdyby jacyś inżynierowie. Nie, nie ma tam inżynierów. Dobra, nie będzie źle z tym atakiem. No nie będzie źle.
Więc myślę, że damy radę. Rycerze, niech tak, wy tutaj bądźcie na... pilnujcie tych rzeczy tu. Tu mamy kościół w porządku, nie ma problemu. To chyba rogi bitewne. Uderzcie w bębny, zadmijcie wrogi. Oto wieprz nadchodzi w blasku pożogi. A tak naprawdę to wąż. Dobra. Większa prędkość gry, kończymy sranko. Kumple idą bardziej od tamtej strony. Więc tam też umieścimy moje wojska do obrony. Tutaj wy oczywiście postawa agresywna, będziecie chronić zabudowania. Wy też. Jak się któryś nawinie, to będzie dostawał bombki. Tych zaraz wdepczemy w ziemię, zgodnie z zapowiedzią. Dawaj macemanów. We are the maceman. Jazda na nich. Zostawcie chaty drwala moje. Dobra, tam łucznicy elegancko strzelają. Wy na łuczników do boju. Wy tak samo. Tu tylko szóstka moich została. Kurde, felek. O, trzeba będzie szybko zwiększyć popularność. Tu się może bardziej zbijcie w kupę, jak już chcecie ich tak łapać. Agresywnie, proszę. Wy przejdźcie tu. Będziecie tam strzelać. No wy tu zaatakujcie wszystkich oczywiście. Tutaj pikinierzy dzielnie i słusznie ominęli wszystko, bo czemu by nie. My tu sobie wybijamy oczywiście łuczników. I zaraz ruszymy na tych typów. Tutaj kolejni robotnicy wchodzą. Tutaj już autosell oczywiście zrobimy. Automatyczna sprzedaż powyżej, no 20 nawet. I były tak samo. Powyżej 17 nawet. O, tutaj niszczą mi zwierzyczkę. Zejdźcie zatem zwierzyczki. Ta tu zwierzyczka teraz padnie. Dobra, trzeba tu wejść chyba. O nie, łucznicy. Łucznicy. Uciekać? Wjeżdżamy. O, drwale idą. Klasa. Drwale ładnie pomagają. O, tutaj będzie smutno zaraz. Dobra. Zmienił cel. Dawać go. Ale dzielnie idzie. Dzielnie idzie. O, nie może się zdecydować. Dobra. Zdech pies. O kimś zapomniałem? Chyba nie. O, tu są jacyś. Poniszczyli trochę chat drwala, patrzcie ich. Idźcie tam, tu łucznicy zostają. Tu się łuki i kusze już robią, mam nadzieję. W dużych ilościach. Raz, dwa. Klasa. Dużo mąki, to znak, że trzeba będzie zacząć piekarnię robić. Właśnie, bo buły tutaj sprzedaje, to sprzedaje. A przydałoby się, wiecie. O, już idą. Dobra. Oj. Tu jeszcze jacyś pikinierzy. Parę chat drwali zniszczyli zapewne. Dobra, gospodarka ogólnie już się tu ruszyła. Widzę, że wpadają tak pierwsze łuki. Będziemy mogli zaraz pierwsze piekarnie też zbudować. Otwórzcie to. No tutaj są worki z mąką, tutaj jest spichlerz, no kawałek będą musieli przejść i tak. Niestety, niestety. Tutaj może zbudujemy, raz, dwa, trzy, cztery. O, dużo drewna. Brzmi to ładnie. Dobra, dawaj tutaj dużo piekarni. Dobudujemy sobie teraz kamieniołom.
jakiegoś pierwszego woła. No ja pierdzielę. Trzech łuczników, nie za dużo. A, i tu się nie odbudowałem, kurde, czekajcie. Może dużą bramę nawet, znaczy wieżę. Postawię. I może nawet, kurde, co tu się dzieje. No jest podobny ten atak, nawet trochę większy. Dobra, dawaj. Tu kolejny łuk. Mam już nawet dwie kusze, ale nie mam zbroi. O, nie mam złota na garbarza. Dobra, ale piekarnie już się robią. Nie będę miał też złota w takim razie na machinę oblężniczą jakoś na tym, tu ze trzech tych. Wy tu bądźcie w gotowości. No ale nie będzie zły taki ten atak. Dużo łuczników tylko, to mnie trochę martwi. Jest łuk. No ja tak sobie myślę, że więcej jeszcze tych warsztatów trzeba, ale na to trzeba więcej złota. I co, to wygląda jakby ze sprzedaży nie dawali rady po prostu. Za wolno. Nie można tutaj tego zbudować, panie. Co za tak słuchaj. Tych pikinierzy rozwalą. I pozostałe jednostki też. Dawaj do przodu. Tu niestety łucznicy wroga nieźle sobie radzą. No ja bym tutaj atakował, ile się uda, tak naprawdę wspierać tych łuczników naszych, nie mam złota na rekrutację. Sprzedawajcie tutaj to jedzenie, to jest ważne. Dobra, niosą już buły. Sprzedaży buł może też trochę zarobimy. Chyba, że jak mam dużo tych mieszkańców, no to możemy zrobić wysokie podatki. Tutaj to i zostaw tą autosprzedaż. Anuluj, może na tę misję nie będzie aż taka dobra. O, dobra. Zobaczymy, jak sobie poradzimy w ten sposób. Tutaj łuczników. Ci wieże atakują. Dobra, mam kusznika, mam czterech łuczników kolejnych. Proszę wchodzić tu. Tam pikinierzy idą, nie podoba mi się to. Idziemy tam bronić. Łucznicy tutaj zaraz dostaną. Ta, pikinierzy boję się, że kamieniołom mi zniszczą. Lećcie tam na nich. Tu łucznicy niech strzelają. Pierwszy kusznik też przyszedł. Pikinierzy może tu niech zaatakują. Ta, tu idą macemeni i rycerze bronić. Tutaj sejwuję. Tutaj warsztat garbarza by się przydał jeszcze jeden, to z pewnością. Tutaj z jedzeniem na razie dajecie radę. Nie, z tymi się nie bijcie. A zaatakuj tego. Pani zniszczy kamieniołom. No późno. Kaszana. Nie fajnie. Ale dużo tego. O, zginęli mi rycerze. O, zginął mi zaraz ci, kurde. No, tu mi zniszczyli już kamieniołom i tak, więc to zostawmy. Dobra, tutaj atak taki. Hop, hop, proszę bardzo. Czekamy na rozkazy. Siup. Czego ci trzeba, chłopaki? Rozdepczemy ich. Dobra, ci już się wycofują. Ale no, potrzebujemy więcej jednostek strzelających i to bardzo, bardzo szybko. Z tego, co widzę. Hop. I zrobimy raz, dwa, trzy kamieniołomy. Dużo wołów i to trzeba będzie fajnie bronić. No właśnie, więcej kamienia to swoją drogą. No, dwie kusze, dwa łuki, mało tego. Mało tego, potrzebuję więcej. I tutaj już widzę, że się domy przydadzą. Raz, dwa. Z jedzeniem jest ok, pozyskujemy złoto, to jest fajne. Z mąką jest ok. Możemy sobie za dwie farmy pszenicy dorobić, żeby to na pewno piekarnie leciały pełnym tempem cały czas. Tu z kamieniem jeszcze trochę, tu potrzeba ludzi, git, tu jeszcze dom.
Elegancko tutaj tak to sobie robimy. Dobra, kolejny kusznik, kolejni łucznicy, nie ma rekrutów. Bardzo powoli się ta liczba tutaj tych moich strzelców powiększa. Dobra, wy tu jesteście. Kurde, że też... A mogę uzdrowiciela zrobić, żeby was poleczyć? Nie ma, mam studnię. Kurde, kolejny oddział wojsk węża, dajcie spokój. Dajcie spokój. Może ja bym sobie to tutaj też jakoś zakrył w ogóle, żeby tutaj wiecie o co chodzi. Żeby on musiał jakoś tak tutaj chociaż się postarać, żeby przejść. Może tak? Żeby drwale oczywiście mogli wychodzić na wycinkę. Zapasy w spichlerzu są bardzo skromne. Okej, czyli się zmniejszyły. Zapasy żywności. Chyba zmieni na ogromne racje. Przeciętne podatki. Dokup trochę drewna. I tu byśmy sobie zamknęli. Nie wiem, czy to... No powinno niby domknąć. Czy ta baszta wystarczy? No właśnie, nie wiem. O, 6 łuków. Ale super. Stawmy ich tutaj na bramę. Nie wiem, czy tędy pójdą. Możliwe, że tędy będą teraz szli. Rekruci, dobra, ale kolejni kusznicy, słuchajcie. To jest to. Jest. Jak tam jest zamknięte, to tu można chyba otworzyć. Czy nie? Czy źle myślę? Chyba dobrze myślę. O, kolejne łuki. Wojska węża atakują. Wojska węża atakują. No jest to znowu podobny dosyć atak. Was bym dał chyba teraz tutaj. Na brony. Tutaj już 5 kuszników, 18 łuczników. Tutaj kamieniołomy działają itd. Tu będę mógł kolejne, wiecie, jakieś farmy robić, czy różne tam cudawianki. Kamienie jeszcze nie płyną. Tu mamy łuczników. No zobaczymy, jak się ten atak... Ja się boję, że tu pójdą dosyć mocno. No to te wojska w razie czego tam za blanki przestawię. Dobra, tu dorobię ich więcej. W takim razie. Łucznik i kusznik, proszę bardzo. Chodźcie na wieżę. Idą tu. Idą tu w większości, więc to dobrze. Tutaj też ktoś idzie. Więc tutaj mamy tych do obrony, w razie czego oni przez te bramy będą mogli szybko wrócić. To też nie będzie problem. Tutaj jeszcze 3 warsztaty łucznicze. Idą tu, super. To mi bardzo pasuje. Część wojsk idzie tam. Kuszników tam, gdzie pikinierów. Czyli tu. Przerzucamy. Kolejne 3 łuki wpadły. A, wy jesteście tu, no klasa, klasa. A tu tak mało tych łuczników, tutaj tak powybijali? Czy co się podziało? To ciekawe. Tutaj brońcie. Tak, tutaj ci łucznicy zostaną wybici zaraz. To jest spoko opcja. Pałkarze czekać. Tutaj pikinierzy zabijają. Złapcie tego chłopka. Tutaj elegancko, otwórz to. A tutaj też naokoło. No właśnie, bo oni tędy mogą przejść po prostu do zamku, więc myślę, że to jasne, że oni będą szli tutaj, nie? Mam więcej trochę zbroi niż kurz, więc róbmy więcej kurz. Przygotować bitwę. Tak, oni będą tutaj szli po prostu do lorda. Okej, to ma sens. Tu jakiś łeb tam dźga. Potem go pokaramy. Tu zaraz będę mieć lipę. No. I to taką konkretną. Tutaj. Ci zaraz będziecie mieć problem ze strzelaniem, z tego co widzę. Zaproszę was tutaj. Róbcie kusze zamiast łuków. I róbcie zbroję więcej. 3 typów od zbroi jeszcze. 1 dom dla chłopów. Z mąką jest ok. Jeszcze więcej kurz. Tak, już teraz na kuszników się przerzucajmy. O, drwale lecą z tematem. To mi się podoba, drwale są super. Do takich akcji. Tak, tu mamy fajnie otwarte na gospodarkę. Woły dowożą kamień. No, nieźle idzie ta misja na razie. Póki co jest w porządku. Obniżę trochę kamerę.
stanie, nie mogę, bo tutaj z krzesłem mi się już, dobra. No to będę taki mikrocypek tutaj trochę wrogów. Dobra, tutaj walka, zobaczymy ile się uda. Myślę, że możemy już przyspieszyć. W ogóle patrzcie jaka długa misja, to spokojnie na 2 lub 3 odcinki rozbijemy. Dobra, kuszę te, robimy już tutaj. Jak nie można kupować broni, to gra się milion razy przyjemniej, nie? Bo jest fajny ten poziom trudności. Inaczej się w ogóle gra. A wy mieliście tu pójść, pomóc. Strzelać i w ogóle. Ja się troszkę zesrałem chyba. O! O, coś mi światło modyfikuje. Dobra, kolejne wojska węża. Dobra, no wy tu chyba już go dobijecie. On zza tych piekarni to drwal pomógł. O, obrońcy zamku trzymali się dzielnie. No tam Elgato ktoś mi się bawi lampą, kurde. Dobra, tutaj zrobimy drugą wieżę. 24 te mam. To mogę wstawić wieżyczkę tą taką obronną. Tutaj brama. Nie mam kamienia na to. Co rozkażesz? Kusznicy tu wchodźcie, tu będzie wieżyczka. A, został jeden pikinier, to niewiele. Okej. Okay. Tutaj zróbmy bramę. I tu na razie pociągnijmy palisadą. Wojska węża atakują. Mieszkańcy położonych dalej wiosek. Ojej. Widzieli oddział wojsk węża. Ojej. Który zmierzał w tę stronę. Ajajaj. No tu jest raczej domknięte. Z tej strony mapy. Dobra. Tam idą kusznicy. O, 5 łuczników, 5 kuszników. Klasa. Już tam zmierzamy. Wchodzicie tu. Wy też wchodzicie tu. Tu nie ma. O Jezu, brama zniszczona. Dobra. Stos. A skąd? Co? Tu atakują. O kurde. Wszyscy będą tutaj. Chodzić na te wieże. Wzmocnić tutaj mury. No bo tu już podchodzą. Dobra. Wy wchodźcie tu. Kusznicy oddzielnie. Dawaj, łucznik i kusznik. O, i kolejny atakuje. Ja cię kręcę. I stąd idą, dobra. No ale tu jest okej. Okay. Jest trochę łuczników, trochę pikinierów. Spoko, damy radę. Tutaj się produkuje dużo broni. Naprawdę wiele, wiele broni się produkuje. To jest okej. Okay. Tu mógłbym jeszcze piekarni dostawić. Za 4. Będą. Dobra, strzelamy. 12 kuszników, kolejnych 3, kolejnych 2 kuszników. Dawaj na wieżę. Mamy kamienia, to tu. Myślę, że też, a nie mogę zrobić mocniej, bo za blisko jest wróg. To też ciężko naprawić. A co tu idą? O, patrzcie, idą tak naokoło, bo tu da się wejść. To śmieszne. Dobra, tu idzie gdzieś kolejny atak. Gdzie on poszedł? Był jeszcze jeden. Chyba się złączyły już, tak. Tutaj widzę, że idą tak zbiorczo. Dobra, mogą mi rozwalić te kamieniołomy, spoko. Powinienem chyba więcej tych warsztatów produkujących bronię jeszcze zrobić. Tylko włóczników bym mógł do obrony z takiej walki zrobić. Bez raczej czego? Bez pikinierów, no właśnie, tylko włóczników. Pikinierów nie. Samodawa jeszcze strzelające jednostki tutaj. Tutaj. Dobra, drwale bronią dzielnie. Tutaj też idą pikinierowie. Też będziemy bronić. O, dobra, zawracają tu. No jest ich sporo. I pytanie, czy ci kusznicy zdążą ich wybić. Oj, nie, no jak tak zrobię, to na pewno nie zrobię. Ja pierdolę, no jak tak zrobiłem, to na pewno nie zrobię. Nie ma rekrutów, okej. Tu atakować. Chodźcie tu. Atakuj tu. Dobra. Za zwierzę runie. Zejdźcie tu.
Dobra, tu strzelacie, ale drwale porobili. Dobrze, klasa. Jest okej. Dobra, idzie kolejny oddział tutaj. Wejdźcie na tę wieżę, zestrzelcie go. Gin, chopie. Dobra. Teraz ją mogę odbudować. Więcej. O, 28 kamieni aż. No ale mi powybijał typów od tego. Dobra. Stańcie tu na tej wieży, kusznicy szczególnie. Wy też. Kolejna czwórka. Dobra, kolejne bronie tutaj się robią. Tu pozabijali krowy. Jest okej. Tutaj więcej mąki, więcej siana. Farmy pszenicy. Jeszcze jeden młyn. I będziemy więcej piekarni robić. Dobra, tutaj strzelacie. Będzie git moim zdaniem. Tutaj zróbmy... Strasznie daleko macie z tych piekarni, no ale dobra, dacie radę. No, tutaj powinienem wywalić te mury i tu zrobić taką obronę. I tu zrobić taką obronę i tu z tyłu mieć wszystko tak git. Dobra, drwale walczą. To mi się podoba. O, patrzcie, czterech kuszników kolejnych i czterech łuczników, ale to już za chwilę. Potrzebuję, żeby paru chłopów jeszcze mi się zrespiło. Dobra. Żyjemy. Patrzcie, 30 minuta prawie, a my jesteśmy w 1/4. O, tu ile kamienia do zgarnięcia. Potrzeba drewna. Nie ma drewna. Nic nie ma. Mieszkańcy położonych dalej wiosek. Ja pierdzielę kolejny. Węża, który zmierzał w testy. Wolnych kmieci też trzeba. Potrzeba kamienia. Kamienia potrzeba. Idzie już wóz z kamieniem, zaraz będzie lepiej. Już widzę, że brakuje mi ludzi. No kupię drewna, za drewno ze 2 domy jeszcze. I za drewno ze 3 woły. I za drewno... No zablokujmy tu, żeby tu nie włazili, nie? Potrzeba drewna. O! Nie ma drewna już? Dajcie spokój. Wojska węża atakują. Wojska węża atakują, no myślałby kto. Dobra, tu jest chyba okej, czy nie? Nie wiem skąd i gdzie będą szły, ale tu poblokujmy, żeby tak łatwo nie przełazili. Idą stąd, a tak mniej więcej taki jak zwykle. O, o, 8 kuszników, ale super. Dawaj łuczników też. No, teraz idą z tej strony. Idą też trochę tu, no my tu elegancko strzelamy. Najważniejsze, że tam idą pikinierzy. I trzeba załatwić. Kolejny atak węża, nie ma problemu. Idą kolejne woły z kamieniami. Możemy to... O, możemy to naprawić, super. Stawiamy tutaj tych, tutaj strzelają. Tu idą pikinierzy. Dobra, atakują bramę. Ci tu stanęli i dostają na łeb. No podoba mi się to wszystko. Bardzo mi się to podoba. Mam 8 zbroi. A to oznacza, że trzeba ze 4 warsztaty tutaj zrobić. Raz, 2, 3, 4. I produkować więcej kurz, żeby nadrobić te zbroje. O, tu zniszczyli bramę. No troszkę to będzie bolało. Wojska węża atakują kolejne. Ja cię kręcę, ale dynamiczna misja. Was wstawiamy tu. 7 zbroi jeszcze, tak, dużo tego zdecydowanie. Tutaj pszenica, tutaj mąka, tutaj piekarnie, tutaj jest okej. O, patrzcie ile jedzenia. To oznacza, że możemy okrutne podatki zrobić. Takie przynajmniej mam wrażenie. Mam nadzieję, że się w nim nie pomylę. Tutaj zniszczona brama. Ależ agresywne ataki. O kurde, tu już wróg przyszedł. O, patrzcie, idę taką sporą armią. On będzie grubo. Stańcie tu. Stańcie tu. Czyli oni będą wchodzić. No ale myślę, że damy sobie z nimi radę. Wieloma strzelcami, co mam. On tych pikinierów nie ma dostatecznie dużo. Patrzcie, to jest 30 minuta, to nie wiem, jesteśmy chyba nawet w 1/3 misji. Niesamowite. Dobra, tutaj strzelamy. Tutaj też strzelamy. Dobra, stańcie tu. Na tych, co tam dziubią. Żeby mieć odpowiedź po prostu. Muzyczną. Dobra, wystrzelacie tu.
Tutaj też już strzeliliście. Ło, kolejny atak, ale częstotliwość potężna. Będzie nieźle. Dobra, ale wrócimy sobie do tej misji i będziemy ją zaraz kontynuować. Póki co dziękuję wam bardzo serdecznie za... Co? Co? Chwilę nie patrzyłem. Ja pierdolę. Nie, tego tak nie mogę zrobić. O kurwa! O w pizdę. O kurwa, kusznicy. O ja pierdolę. O i tam nie sięgnę. O Boże. O w dupę. O szlak. Pływa złoto do skarbca. Dobra, ja już chciałem kończyć, a tu jest kaszana. Gdzie przerwał mury? Tutaj, dobra, nie jest tak źle. Mamy radę, chyba. Ja, ale grubo, kolejny atak. No tych inżynierów się aż tak nie spodziewałem. To mnie trochę zaskoczyło. Szczerze przyznam. Chyba daj mi tych grotników, oni się zaraz zaczną przydawać. Włóczników będziemy robić w dużych ilościach. Idą tędy chłopaki. Dobra, tu mi się władują prosto pod włóczników. Sięgniecie? Niektórzy tak, dobra, żeby mi dali. O kurde, tędy wchodzą. Będzie lipa. Będzie lipa, słuchajcie, zaraz. No. Trzeba ich tu elegancko wystrzelać jakoś. Kusznicy dawać. Dzielnie. Dzielnie musicie dawać radę. Nie no, wystrzelamy ich raczej. Raczej wystrzelamy. O nie, bułkowników mi zabija. Dobra, ale mam dużo tego, patrzcie, kamienia. Odbuduję się. To jest okej. Dobra, tutaj też poginął. Dobra, i trzeba będzie zaraz ten zamek rozbudować, bo tu jest trochę średniawa, ale to zrobimy już w następnym odcinku. Póki co, dzięki za uwagę, zapraszam na kolejne odcinki twierdzy.